komentarzach ludzie. No nie mam zdania po prostu. I ludzie go hejtują. Mówią, że te pranki są ustawione. No ja powiem tak, po prostu jeśli ludzie to oglądają, jeśli ma widzów, ma subskrybentów, to czy on to ustawia, to po prostu, nie wiem, może to ustawia po prostu. A niech sobie tworzy content na YouTube'a. Nic mi do tego i to, nie? To jest takie po prostu hejtowanie kogoś i tak dalej. No, jeżeli ma po prostu oglądalność, ma subskrypcję, to co to za problem, tak? Każdy ma po prostu prawo tworzyć content, tworzyć materiał na swój kanał taki jak chce. A czy ten po prostu content jest rzeczywiście po prostu prawdziwy, czy to jest ustawione, to już jest inna sprawa, nie? Tam niektórzy bawią się po prostu w analizy i tak dalej, popatrzą, czy rzeczywiście suszarkę tam ma ustawioną pod kątem tam, że suszy od dołu i tak dalej. Nie wiem naprawdę po prostu, czy one są ustawione, te pranki. No ma dużo wyświetleń, ma dużo po prostu, ma chyba tam 50 filmów, ma dużo wyświetleń, dużo subskrypcji. Jeśli to się podoba, to po prostu niech sobie ludzie oglądają, nie? Jeśli po prostu to jest ok. Ja tam nie rozumiem, dlaczego po prostu czepiać się czegoś po prostu, że ktoś robi content i czy to jest ustawione, czy nie, nie? Może taki jest zamysł po prostu tego kanału, nie wiem. Nie wiem, jak to wygląda. W jaki sposób to jest zrobione. Wiem tylko jedno, że na pewno po prostu trzeba być w stosunku do widzów uczciwym. Bo to jest podobnie po prostu jak w sklepie, tak? Jak sprzedawca jest nieuczciwy, to zarobi na raz, ale już więcej razy nie zarobi, więcej razy do niego klient nie przyjdzie, także nie ma co oszukiwać widzów, lepiej powiedzieć po prostu prawdę, tak? Ja na przykład nie wiem, czy pranki są ustawione, czy nie. Chociaż tam się wiele czepiało osób, Gargamel, Boxdel nawet do niego dzwonił telefonicznie. Tak na pół żartu, pół serio. Ale, no nie wiem po prostu, czy te pranki są ustawione, nie? No ale nawet jakby były te pranki ustawione, taki by był cel tych pranków. No to trochę bez sensu, nie? No nie wiem. Ma widownię po prostu, no to ludzie to oglądają, nie? Nie wiem, każdy ma pomysł na swój content, po prostu ma swój pomysł i... Ja bym w każdym razie po prostu... nie wiem, czy tam te pranki są ustawione, czy nie. Ja bym w każdym razie nie oszukiwał widzów. Bo to nie ma sensu po prostu, na dłuższą metę nie ma sensu, tak? YouTuberzy żyją po prostu z wyświetleń, żyją z widzów, tak? Jeżeli się będzie oszukiwać po prostu widzów, no to takie coś po prostu na dłuższą metę nie ma sensu, tak? Uuu, ale ładnie. Ty, zrobię tu drifty. Nie ma to na dłuższą sensę nie ma to na dłuższą metę sensu. Bo widzowie po prostu odejdą, nie? Pójdą sobie do kogoś innego oglądać. Także według mnie to tak to wygląda. No ale mówię, no z drugiej strony, jeżeli ktoś ma wyświetlenia, ludzie go oglądają, no to podoba się content, tak? Także... Nie wiem.